No myślę, że dobry to był mecz z naszej strony. Przede wszystkim myślę, że dobrze wyglądała nasza gra piłką. Gdzieś było sporo tych wolnych stref, fajnie się chłopaki pokazywali i myślę, że gdzieś fajnie to wyglądało. Chociaż początkowo stawiała duży opór i wydawało się, że pierwsza połowa będzie bez bramy. No tak, jak zawsze każda drużyna przyjeżdża tutaj na arenę i chce się pokazać jak z najlepszej strony. Dobrze, że Michał strzelił tą bramkę do szatni i gdzieś może łatwiej nam się grało w tej drugiej połowie. W drugiej połowie już mieliście dużą przewagę w posiadaniu piłki i kreowaliście cały czas. No tak, myślę, że to była gdzieś jedna z lepszych takich połów w tym sezonie nasza i fajnie, że udokumentowaliśmy to dwiema bramkami. No i indywidualnie też masz powody do zadowolenia. Była bramka, była także szansa na drugą. No tak, bym powiedział, że nawet trzy bramki, bo gdzieś w pierwszej połowie też miałem fajną sytuację. Cieszą te gole, zawsze fajnie się strzela bramki, ale najważniejsze, że trzy punkty dopisujemy. I teraz jedziecie do Sandomierza, chyba chcecie się zrehabilitować na wyjazdach, bo ostatnio w Sieniawie kiepski wynik. No tak, w Sieniawie ten mecz nam nie wyszedł i tak dzisiaj chcieliśmy się i kibicom odpłacić, trochę przypomnieć, że jeszcze nie złożyliśmy broni i jedziemy jak najbardziej po trzy punkty. A jakoś wzbudziła w Was wiarę w awans ta porażka ostatnio? No wiadomo, że trochę zabolała ta porażka, tym bardziej, że wiemy jak punktują nasi przeciwnicy, ale jak cały czas pniemy do przodu i jeszcze nie złożyliśmy broni, tak jak mówię.